Hej, hej. Witam Was w kolejnym produktywnym dniu ze mną. Dzisiejszy produktywny dzień ze mną będzie inny, ponieważ nie będę tutaj robić nic na studia, a jest wrzesień, ja mam wakacje, później biorę ciekankę, ale może o tym Wam opowiem później. A tak, więc dzisiaj będę ogarniać siebie, życie, mieszkanie pomiędzy różnymi podróżami. Mój Emily Mariko moment. Zrobiłam sobie maseczkę, ponieważ wczoraj wróciłam z Albanii i moja cera jest w stanie opłakanym, tak jak zawsze po podróżach, bo nie biorę ze sobą kosmetyków pielęgnacyjnych, ponieważ mi się nie chce tego wozić. No i później muszę moją skórę ratować. A czytam teraz taką książkę po hiszpańsku, którą kupiłam dawno temu po maturze, ale jakoś nie miałam motywacji, żeby ją skończyć. Ale teraz muszę, bo za 2 tygodnie lecę do Peru. I muszę się wreszcie oswoić z hiszpańskim i ta książka mi w tym pomaga. Nie jest to dla mnie zbyt ciekawe na ten moment, no ale jest po hiszpańsku, więc mogę się pouczyć języka. A teraz muszę się do końca ogarnąć i lecieć na wizytę kontrolną do ortodonty. Jest dzisiaj tylko 13 stopni w Warszawie, co jest dla mnie absolutnym szokiem, szczególnie po powrocie z Albanii. A tak, i dzisiaj planuję ubrać taki zwykły long sleeve. Znalazłam dzisiaj w piekarni kuchka wegańską muffinkę z rabarbarem i porzeczką, więc jestem bardzo ciekawa, jak to smakuje, czy to jest dobre, więc zrobimy sobie później test. A na lunch zrobię sobie chyba cacyki i zjem z focaccią, którą też kupiłam w kuchce. Właśnie się też zorientowałam, że nie mam koperku, więc to nie będzie takie super cacyki, ale i tak będzie dobre. Więc do przygotowania potrzebujemy wegański jogurt grecki, jednego ogórka, cytrynę, właściwie sok z cytryny, czosnek, oliwę i przyprawy. Tutaj już jest mój starty ogórek. Użyłam tak połowę tego ogórka. Tutaj ząbek czosnku. I teraz go bardzo drobno posiekam. To jest ten wegański jogurt grecki. On jest taki naprawdę bardzo, bardzo gęsty. Dodałam tutaj sok z połowy cytryny i tak mniej więcej pół opakowania tego jogurtu. A to na górze to taka przyprawa, którą przywiozłam sobie rok temu z Grecji, więc dodałam ją też tutaj i w niej jest już czosnek i koperek. To u mnie będzie dużo czosnku. I myślę, że jeszcze dorzucę trochę soli. Jedzonko gotowe. Tutaj jeszcze polałam to wszystko oliwą i dodałam świeżo zmielony pieprz. Przyszła do mnie przesyłka od marki Unseen, która jest sponsorem dzisiejszego odcinka, a więc chciałam Wam pokazać to, co dostałam. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to chciałam powiedzieć Wam kilka słów o samej marce. Otóż Unseen jest marką Premium Basic, czyli tworzą takie podstawowe produkty, taką bazę szafy w jakości premium. To, co mi się podoba, to to, że marka stawia na etyczną produkcję, ubrania są zarówno projektowane, jak i szyte w Polsce. Kwestie środowiskowe również nie są obojętne dla tej marki, co bardzo mi się podoba. Nie ukrywam, że miałam naprawdę wysokie oczekiwania co do tych produktów, ale zostały one całkowicie spełnione. Tak naprawdę chciałam pierwszy raz przymierzyć te produkty dopiero na filmiku, ale po prostu nie mogłam się powstrzymać, bo wczoraj otworzyłam jeden produkt i pomyślałam sobie, dobra, przymierzę tylko jeden. No i potem przymierzyłam drugi, skończyło się tak, że przymierzyłam wszystko. Więc mogę Wam już w zasadzie opowiedzieć takie moje pierwsze wrażenia i
i co uważam o tych ubraniach. Wszystkie produkty są pakowane w takie małe kartoniki, które później możemy wykorzystać ponownie, czy to do przechowywania, czy na przykład wysyłając coś, jeżeli na przykład sprzedajecie jakieś rzeczy na Vinted, to myślę, że może się to przydać i może to być fajny sposób na ponowne wykorzystanie tego kartonika. Także tutaj jest już mój pierwszy produkt i jest to body. Czarne, dopasowane body z takim dosyć głębokim dekoltem. Ja się zdecydowałam na rozmiar M tego body, dlatego że chciałam, żeby było takie bardzo dopasowane, przylegające do ciała. I to, co mi się tutaj też bardzo podoba, to to, że to zapięcie w kroku jest regulowane. Wydaje mi się, że czasami marki zapominają o tym, że całe grono kobiet nie dzieli się na 4 rodzaje ciał, tylko każda z nas jest inna, każda z nas ma inny wzrost. Więc ja jako wysoka kobieta bardzo doceniam to regulowane zapięcie w kroku. Kolejny produkt to jest taki biały, obcisły top na jedno ramię. Też mi się bardzo on podoba i nie byłam pewna, czy powinnam go wybrać, dlatego że ja mam dosyć szerokie ramiona i w sumie nie byłam pewna, jak to będzie na mnie wyglądało. Ale zamówiłam, przymierzyłam i jestem absolutnie zakochana w tym topie. Nie poszerza ramion, także super, myślę, że naprawdę pasuje mi ten fason. No i też w ogóle, nie wiem, wydaje mi się, że to taki ciekawy krój. Ja nie mam niczego na jedno ramię w mojej szafie. Ostatni raz taki top miałam chyba w czasach podstawówki, więc bardzo się cieszę. Trzeci produkt to czarny męski t-shirt. Ja bardzo lubię męskie t-shirty, bardzo lubię ten krój. Taki trochę dłuższy rękaw, luźniejszy i generalnie cała luźna koszulka. Bardzo to mi się podoba. Więc zdecydowałam się właśnie na taki czarny t-shirt z Tencelu i on jest tak mięciutki, że ja nigdy w życiu nie miałam na sobie tak miękkiego t-shirtu. Jest to bardzo przyjemne dla skóry i myślę, że będzie mi się to super nosiło. I jeszcze taka dodatkowa fajna rzecz, której w ogóle nie zauważyłam na zdjęciach, a dopiero jak ta przesyłka do mnie dotarła i jak to przymierzyłam, że tutaj te rękawy są przyszyte trochę inaczej niż zazwyczaj. Nie ma takiego szwu jak tutaj, a tylko ten rękaw jest przyszyty jakoś o tak. Co jest bardzo fajne, dlatego że, no wiadomo, męskie t-shirty są szyte na mężczyzn, czyli na serwetki o znacznie szerszych ramionach. No i ja często jak sobie kupuję jakiś tam męski t-shirt, to ten szew często nie jest tutaj, tylko gdzieś tutaj, no i on też tak nie wygląda zbyt dobrze, więc tutaj magicznie omijam ten problem, o czym w ogóle nie wiedziałam, więc fajna niespodzianka. Czwarty produkt to bardzo prosta czarna sukienka. Taka niby prosta, oczywista rzecz, ale w mojej szafie brakowało zwykłej czarnej sukienki od bardzo dawna, ponieważ ilekroć znajdowałam jakieś, które podobały mi się, jeśli chodzi o krój, to na przykład okazywały się być zrobione z poliestru czy poliamidu, albo były po prostu za krótkie. To jest mój bardzo częsty problem. Ja mam ponad 1,75 m wzrostu, ale ta okazała się być idealna na długość. I jeszcze jedna rzecz, która bardzo mi się podoba w tej sukience, to to, że ten materiał jest dwustronny. Czyli możemy bez problemu nosić tą sukienkę bez stanika, co bardzo mnie cieszy, ponieważ już od dłuższego czasu jest to kolejny aspekt, który biorę pod uwagę przy zakupie nowych ubrań. I ostatnia, czyli piąta rzecz od Unseen, którą tutaj mam, to longsleeve, który mam na sobie w kolorze cappuccino, taki właśnie bardziej neutralny kolor. Bardzo mi się podoba i zdecydowanie brakowało mi czegoś takiego w mojej szafie. To jest taki bardziej, taki grubszy materiał i też jak najbardziej można to nosić bez stanika. Kolejna rzecz, która również mi się podoba w wszystkich tych ubraniach, to to, że nie ma tutaj żadnych dodatkowych metek, ani takich wszywanych, ani takich, które są zawsze na nowych produktach. Wszystko, wszystkie instrukcje, informacja o rozmiarze, marce i instrukcje prania są tutaj na takim nadruku, więc żadna wszywka, naszywka nic nam nie przeszkadza, nie swędzi, nie drażni, więc jest to też bardzo fajny detal. Także to są produkty, które wybrałam sobie od marki Unseen. Zachęcam Was bardzo do zajrzenia na ich stronę internetową, do przyjrzenia ich oferty, a jeżeli chcecie dokonać zakupu, to możecie użyć mojego kodu rabatowego, z którym będziecie mieli zniżkę. Razem z marką Unseen mamy dla Was jeszcze małą niespodziankę, którą jest rozdanie. Spośród komentarzy pod tym filmem wybierzemy dwie osoby, z których każda otrzyma jeden dowolny wybrany przez siebie produkt w prezencie od marki. Żeby wziąć udział w rozdaniu, wystarczy, że zostawisz komentarz pod tym filmem, w którym napiszesz, który produkt byś wybrała i z czym byś go ubrała.
albo ubrał, ponieważ Unseen ma również w ofercie produkty dla mężczyzn. Bardzo dziękuję marce Unseen za sponsorowanie tego odcinka oraz rozdania, a Wam życzę powodzenia. Okej, szybki update dnia dzisiejszego. Okazało się, że muszę jeszcze skoczyć do jednego lekarza dzisiaj. Miałam w planach sprzątać. Nie wiem, czy będę, bo jestem już dosyć zmęczona. Trochę ogarnęłam kuchnię i jednak bardzo bym chciała posprzątać. No ale zobaczymy, jak wyjdzie. Właśnie wróciłam od lekarza i sobie posprzątam.